Siema, siema, siema. Zobaczymy, czy szybko dojdzie. Szybko wyjdzie. Jestem w brolce. Jakość dźwięku powinna być dobra. Jesteśmy na łowisku Wyszogóra. Pierwsza w tym roku zasiadka terpiowa. Pogoda może nie powala, ale nie źle. Przyszło. Nawet ja dostałem powiadomienie, powinni wszyscy dostać. Halo, halo. Ktoś jak jest, to gdzieś coś napisze. Wiem, że jakość jest dobra, bo sprawdzałem. Zrobiłem krótkiego, takiego 10-minutowego. Głos też jest dobry. No i lecimy z tematem. I nie ma osób, nie ma, nie ma. Dobra, tak pokrótce wam pokażę wodę, za czym ktoś wejdzie. Wyjdę z brulki. Pokażę wam moje łowisko. Czy moje łowisko, moje miejsce, gdzie łowię. Samotne łowisko mam akurat. Trzeba daleko nosić. Tu są wędki. I są wrzucone trzy zestawy. Dwa razy pop-up. Dwa razy pop-up zwykła. Skopex 15. No, w drugiej jest chyba też 16, chyba Wormbala z Carp Genesis. Później na wieży, jak więcej osób wejdzie, będą chcieli, to wam pokażę, na co łowię. YouTube trochę blokuje te powiadomienia. Halo, halo, jest tam tu. No dobra, no czekamy. No, ja będę siedział, patrzał. Co mam jeszcze mogę powiedzieć? No, w tym roku normalnie już będzie można na tym łowisku się wykąpać. Będzie prysznic. Fajny socjal. Jak będzie więcej ludzi, będą chcieli, to może się przejdę kawałek, wam pokażę. Ja jestem na stanowisku numer 2. Stanowisk jest 6. 6 podwójnych, także 12 osób może wędkować. Woda ma 5 hektarów. Jest to wykopane. Nie wiem, ile to ma. Dokładnie, czekajcie. Kolega pisze, że na razie nie odbiera, Michał. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Tak, to jest woda wykupana, znaczy woda, dziura wykupana na żwir. Dosyć głęboka, bo w tamtym roku tu sędowaliśmy, to jest 8 metrów, w niektórych miejscach nawet 9, nie? Także i ryby też są fajne, bo w tamtym roku już tu złowiłem 16 kilo, także rybostan jest fajny. Parę sztuk złapaliśmy. No, w tamtym roku Michał też wpuścił 200 kilo amura. Także też amura też połowiliśmy w tamtym roku już. Nawet jest tam na Alvarium Crazy Team amur, który gada. No, fajnie go tam gdzieś, jak go trzymał, gdzieś tam wydał dźwięk, to fajnie to wyglądało. Można sobie tam zerknąć. Też jest ten film na stronie Wyszogóra. Łowisko Wyszogóra. Jak na razie nikogo nie ma. Czekajcie, czekajcie, a ja coś tutaj zrobię.
No to mi przerwie transmisję, to nie będę grzebał. No dobra, czyli miał zobaczyć Mariusz, miał wejść. Nikogo nie ma. Trudno. No, bardzo mało też subskrypcji mam, też to robi robotę, nie? Tak, zrobię. Widział? Mnie niekoniecznie musicie widzieć. Czy się uda nagrać jakieś na żywo branie? Dzisiaj akurat się nie spodziewam. Miała być lepsza pogoda. No ale się troszkę popsuła. O. Siema, siema, siema. I napisz mi, czy jest dobra jakość dźwięk, nie? Bo tak ja patrzałem wcześniej. I czy dostałeś powiadomienie, nie? Bo jest lekki wiatr, chociaż siedzę w brolce, nie? Ale jakoś powinna być dobra, bo ja wcześniej patrzałem. Rypiak na lekarstwo. Siema, siema. I co, tak dobrze jest kamera? Dobrze widać? No. O, 9 na 10 to jest dobrze. To będzie tu można live robić. No, jutro to jeszcze ma Miłosz przyjechać. Patrzymy, czy jemu się coś uda złowić. Może podjadę jutro tu do niego. Też zaczyna karpiowanie. W tamtym roku chyba zaczął. No, chyba w tamtym roku zaczął karpiować. Wcześniej spławić i sedek. No, w tym roku też tam się mnie pytał, co wybrać, jakie wędki do ULB, żeby bardziej rzutowe były niż do wywózki. No, coś tam se kupił chyba. Prologica C-serii jest coś takiego. Ty napisz do Izy, żeby weszła na live'a, bo nie wiem, czy ona dostała to powiadomienie, czy nie. Bo jej kazałem, bo ona jeszcze nawet swojej subskrypcji nie miała, nie? Miała wejść i zasubskrybować i ten. Czekaj, ja coś zobaczę. Bo powinno być. Ale nie, nie, nie. Troszkę pizga, powiem ci. Teraz się tak rozpizgało. Przedtem był mniejszy wiatr. O. I elegancko. Może więcej ludzi wejdzie. Najwyżej ten, jak będziesz, ja tu będę miał tego live'a, będę robił. Najwyżej jak ty wejdziesz, to ten. Najwyżej niech wchodzą. Powiesz im, że ja też robię live'a. Jak chcą zobaczyć łowisko Wyszogóra, to niech wchodzą, nie? Udostępniono na Facebooku i gitara, już są dwie osoby. No, witam i uciekł. Ktoś był? O. Witam, witam. Muszę tak ustawić, żeby mnie trochę było widać. Trochę wędki, żeby było widać. No, tam ktoś próbuje wchodzić, nie? Bo były dwie osoby, wyszły. Myślą, że ty robisz może live'a na Wierzchu Górze.
ale się słoneczko przebija, bo miało dziś po właśnie około 16 miało być słoneczko. Trochę gęste chmury są, ale już się coś tak przejaśnia. Miało być do 18, miało być słońce u nas. No zobaczymy, może się uda, że troszkę tego słońca złapię. Czekajcie. Musi być taki. Wiesz, trochę też na pewno YouTube trochę, wiesz, blokuje te powiadomienia, bo ja, wiesz, dawno też nie robiłem, żadnych filmików nie wrzucałem. Ale to się zmieni jeszcze trochę. No, to może gdzieś tak. No, witam, witam drugą osobę. Nie wiem, kto tam jest, niech się odezwie. Robimy zasiadkę, czy ja robię zasiadkę, taką w sumie zasiadkę. No tak, ja zasiadkę krótką. Siedzę do wieczora. Czekajcie, muszę jakoś ustawić, tak żeby było mniej. O! Siemka, siemka, następna osoba. Troszkę nas tutaj. O! Teraz będzie dobrze. W sumie. Czy mnie się rozjaśni? Kamera tam. Dobra, dobra. No, na razie nic się nie dzieje. Znaczy, działo się. No, coś mi pociągnęło zestaw. No i zostawiło. Czekajcie, bo pokażę. Idę, może będzie lepiej, jak wyjdę. Tak sobie usiądę. No, nic się na razie nie dzieje. MK Fish uciekł. Nawet widać te słońce. Muszę jakoś to ustawiać dobrze, żeby to było. No. A, MK Fish. A to ten Miłosz, tak? To ty jesteś? MK Fish? No, on tutaj gospodarstwo ma to, co mi telefonu nie odbiera. A, co jaki profil założyłeś z rybką? Czy to będzie twój kanał na YouTube? Tak się nazywał, MK Fish. Widzicie co? Wieje, wieje. Jutro ma być lepsza pogoda. Miała być dzisiaj fajna pogoda, ale się coś zepsuło. No ale jak już się nastawiłem na te ryby, no to przyjechałem troszkę późno. Zacząłem. No bo sobie dzisiaj odwaliłem fajny numer. Wybrałem się na ryby bez kołowrotków. No a karpie bez kołowrotków się ciężko łowi, nie? No ale że tu mam blisko, tam 12 kilometrów nawet. O, nawet nie chyba. No, 12 kilometrów, dobra, powiedzmy. Aha. Ale widzisz, masz kanał. Coś tam możesz sobie nagrywać, nie? Ja na razie. Widzisz, w tamtym roku troszkę nie mogłem, bo miałem rękę uszkodzoną, to nie puszczałem żadnych filmików. Pod koniec tam już mi się nie chciało. Mówisz, sezon stracony, to już nie będę tam nic stworzył. Że usunęłeś, to tam to można od nowa, nie?
Chyba niech kołyska będzie. Jak będzie ryba, to będzie słychać. Centralka jest. Mam raz, dwa, trzy. Sześć kroków mam do wędki. Także. Czekajcie. O. Andrzej, mam live'a. Dawaj na live'a. No zobaczymy, no dzisiaj tak mówię, no późno przyjechałem i też nie będę siedział w nocy na razie. Myślę, że na razie też muszę uprawnienia zrobić. Sędziowskie robię. Muszę poczytać to, to, tamto. Ale już myślę, że może za tydzień. Tak, za tydzień może się uda, że usiądę na cały dzień, znaczy cały dzień, na cały jeden weekend. W sobotę usiądę, w niedzielę zajdę. Zobaczymy, czy tak się uda. No chyba i tak chyba. Halo, siema Iza. No. Ale te Miłosz nówki kupiłeś takie je? Iza, jaka jakość? Jakoś to jest. Aha, i gitara. No Iza już jest. Iza już jest. No i gitarka. O. Dawać łapki, łapki dawać, o. To się rozejdzie, będzie większy zasięg. Łapki jednak coś tam dają, nie? Każdy o te łapki prosi. Jakoś jest. No, też tak myślałem, że jakoś jest. O, już dwie łapki. I za łapki nie dałaś. Poszła. I elegancko. Kurde, mi trzeba będą wydzwaniać jakieś Katowice czy Kielce. No. No to trzeba kupić, no jak chce rybę na obiad, to trzeba iść do sklepu i kupić, no. A, piesza dałaś, no to dobrze. To kto jeszcze nie dał łapki? Miłosz, dawaj łapkę. No komu dała, to wiadomo komu dała, nie? To nie raz. Aż dwa. Dobre, dobre. No, no. O, już są trzy łapki, trzy osoby i elegancko. Czym więcej łapek, to będzie dobrze. Także pokażę wam te drzewka. Czekajcie. Nie wiem, czy z tym statywem będzie się fajnie chodziło. Ale widać. Tam się drzewka nasadził. Michał. Woda jest podłączona pod każde drzewko. Nie wiem, czy widać. Jest wąż. Pod każdym drzewkiem jest dziurka i sobie woda leci. Ale śmieszne. No z kogoś trzeba się nabijać. Teraz ciebie, ty potem ty z nas. No, woda tak wygląda. No jak te drzewa porosną tutaj, to będzie fajnie takie odsłonięte od wiatru. Toaleta już jest, ale jeszcze nie jest aktywna, bo dzisiaj nawet z Michałem gadałem, to mówi, że za tydzień już będzie, nie? Bo czekajcie, ja sobie to schowam. Za tydzień będzie już gotowa toaleta, bo jeszcze kafelki kładą, nie?
Wiesz, pomału sezon się rozpoczyna. Zaraz ludzie zaczną przyjeżdżać, no to trzeba jakoś to ogarniać, nie? Czekajcie, może tak to zrobię, będzie lepiej. Znaczy obok, bo my siedzieliśmy na jedynce, a ja siedzę na dwójce, na środku. A czekaj, my na dwójce siedzieliśmy? Nie, my na jedynce siedzieliśmy. No, nie, 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 to jest obok, nie? No. Także czekajcie, bo tak, żeby było, to by było dobrze. No, się gdzieś prześwietla. Kamera. Żeby to było cienia, to by było dobrze, nie? Także. Zobaczymy. Może coś się uda do wieczora, coś się ruszy. Mówię, coś mi tam pociągnęło, nie? Albo gdzieś przepływał blisko. Zahaczył o żyłkę, bo tam lekka rolka się zrobiła. Lekko się zerwałem. Jak się zerwałem, to się przestało kręcić. Czy nie mam nowego sprzętu? Mam tylko fotel, nie? Nowy. Nie wiem, czy go widziałeś, bo nie widziałeś. No to jest ten fotel no federowy, nie? Bo ten co miałem karpiowy to sprzedałem, a żeby nie zagracać sobie miejsca musiałem się pozbyć tego, a kupić ten po prostu, nie? Chodziło mi o to, żeby był lekki, a ten jest fajny, bo jest lekki. Czekajcie, jakoś wędki wam pokażę. Tak będzie dobrze. A na razie mam jeszcze te FTR-y, nie? Jednego mam tego Black Widow, nie? No, ale coś tam pomału będę myślał zmienić kije i chyba na te Black Widow się zmienię. Bo one fajne są. Chłopaki też, dużo chłopaków je używa i nie narzekają. A cenowo też są fajnie. No, ten najbliżej sezon rozpocznie, to wystawię, to może szybko pójdę, to. No, także już są cztery osoby. Witam, witam. Kto tam jest? Niech się ujawni. Niech napisze. O. Taki wiaterek porywa, o. Emiot Fishing, cześć, cześć. No. Mała komercja, nowa. A co ja? No. Filmiki już z tego łowiska są na właśnie wędkarstwa Alvarium Crazy Team, jakby ktoś chciał obejrzeć. No i na Boczuś Fishing chyba, radio tak ma ten kanał. Też jest filmik z tego łowiska. Ja jeszcze jakoś... A za ile wystawiłeś te swoje FTR-y? No, także... Dzisiaj taki szybki wypad. Parogodzinny, zobaczyć jak tam karpie, czy już jakieś sławy są, czy nie ma. No to dobra cena. $120, jak poszły szybko, to dobrze. No bo one tak kosztowały, tak chyba 159 właśnie. No i to jest w sumie ile? Ja je miałem na chojnicy, plus miałem je tutaj dwa razy. Na tym roku pięć razy je miałem gdzieś na rybach. Te moje kije. W tym roku pierwszy raz. Praktycznie też tam nowe. O, jest Janek. Siemka, Janek.
No. No. Idź wędki przerzuć, bo może coś lepszego złowi. Już są cztery osoby. Janek, łapki nie dałeś. No i tak to leciało. No jak na razie. O, Janek browara pije. Patrz, też mam, patrz. Też mam browara. A co? A nawet dwa mam. O. Też mam dwa browarki. I do browarka mam chipsy. A, dałeś w dół? Też może być. Ważne, że łapka. No. Tak. I jest super. No i jest super, tak. Pogoda fajna. Tak, będzie zabawa. Nie, dzisiaj wracam samochodem. Ja wam pokażę moje browary dzisiejsze. O. Żarówki, ale w domu mam whisky. A i bimber. Także, o, dzięki za łapki. Wieczorkiem se siądę. Trzeba się odkazić. Delikatnie dwa drineczki. O, Iza też. A Iza trzy wypije. Trzy drinki i dwie co tam? Z palemkami i się marzą. Łapek w dół nie widać, bo tylko pokazuje do góry, nie? U mnie. No tak do zmierzchu, nie? Nie wiem, do której tam się ciemno robi, nie? Tak do ciemka będę siedział. No, miałem być w sumie, bo ja jestem z nocki, nie? Ja tam w sumie spałem tylko 2 godziny. Przyjechałem o piątej, nie, o piątej byłem w domu, tam się ogarnęłem i miałem przyjechać. Lepiej od ciebie, nie czaję. No dobra, albo i czaję. Ale śledko położyłem, ustawiłem sobie budzik na 7, wstałem, przespałem się 2 godzinki. No i tak pomału się zbierałem, tak się wyzbierałem, że przyjechałem bez kołowrotków. No i co, rozłożyłem się. No i musiałem z powrotem wracać. Dzięki Janek. No, u nas w teamie radio już worek z rybami. A, lepiej ode mnie pijesz. A. Jeszcze zadziumiony jestem. No jeszcze niedospany. No tu próbowałem się przespać, bo mam tu wyrko normalnie. To nie tak, że ja tylko na fotelu siedzę. Mam wyrko taki, wiesz, szybki, turystyczny. Wziąłem sobie. Próbowałem się przespać. No ale telefon zadzwonił. Mariusz. No to mówię, dobra, jak live'a nie robisz, to mówię, to ja zrobię. Siemka, to tam doszedł. Widzę, że ktoś doszedł. Czekajcie, tak zrobię, że. Troszkę jasno widać, kurde, żeby to troszkę się ściemniło. No i tak sobie siedzę i czekam na te branie. Chyba mówiłem, nie, czy dokończyłem, że radził u nas worek tego, dwa karpiki złapał. Chyba jeden miał 11 z gruszkami i tam takie mniejsze, nawet nie wiem, ale dwa już ma w tym roku. Pierwszy wyjazd, on był na Popowie. Popowo 3-3-3. Tydzień temu, czy 2 tygodnie temu był? 2 tygodnie temu był. Jakieś rybki już ma na koncie. Ja w tym roku mam leszcza.
Tak, można poznać Izabelę. No, zapraszam, zapraszam do mnie. Łódeczka jest, będziemy spinningować. Z brzegu są fajne miejsca, o. Tak jest. I za branie masz. Dobrze, że jest wesoło, właśnie. Było wcześniej fajnie, niekoniecznie musiałem ruszać. No. Tak to. Może coś weźmie. No to tutaj właśnie Michał sądował w tym miejscu. Ja rzuciłem na 30 metrze gdzieś. No właśnie dużo ryb było ostatnio. Nie ma sprawy, Janek. Na jakieś rybki możesz wpaść. A to już zależy od niej. No. Witam, witam, kogo tam? Połowimy, tak, połowimy. No, ciepło jest, ciepło się zrobi, to tam na jeziorku się ruszy i białoryb, i drapieżniki. Na razie, dopóki drapieżników nie ma, to co, będę jeździł na karpiki albo na karpie, to zależy. O. Tak jest chyba lepiej, nie? Mało mnie widać, ładnie wędki widać. Nie wiem, bo jeszcze nie płaciłem. Podejrzewam, że i tak dzisiaj nie przyjedzie do mnie. Zapłacę mu kiedyś indziej. Tak jak mówisz, jak bracia. Ptaszki śpiewają, to jest dobrze. Chwilowo się słońce przebijało, ale widzę, że znów chmury naszły. Czekaj, obraz wyprostuję trochę, bo żebyście wam się lepiej prosto oglądało, żebyście nie musieli monitorów przekręcać. Ale teraz chyba lepiej widać, nie? Jak tak stoi. W sumie trzy wędki, ale dwie widać. Jeszcze jedna jest w tamtą stronę. Ale coś pokropuję normalnie, bo już nawet taki byłem po okowrotki się wróciłem. Komu stoi? Ja nie wiem. Komu stoi? No. O, siemka, Patryk. Ja łapię karpie z zębami. Żeby nie było, nie? Ryba musi mieć zęby. Jakie efekty? No tyle, że w wodzie te wędki są. Na razie jeden taki ala odjazd był delikatny, nie wiem tam. Może ze 3-4 metry żyłki wyciągnęło i stanęło, nie? Ale nie ruszałem tego, nie? Albo się połknął i wypluł. Nie chciał połknąć. Komuś stało. Wędki stoją. No, na razie jest ciszy. No, ale tam to woda jeszcze nie ma temperatury jakiejś tam. Temperatur u nas też nie było jakichś dużych. Do wieczora będę łowił. Aż się ciemno zrobi. Nie wiem, tam siódma.
Czy tam w pół do siódmej. Nie wiem. Zobaczymy. Patryk, łapkę daj, bo widzę, że nie dałeś łapki. Korki, bo mi się uczknęło. No mogłoby coś uderzyć, nie? Karpio szczupak. A, siódma będzie rano. No to do 19. A, dałeś. Prędzej chyba ja odjadę stąd niż ryba. Nie no, jeszcze ta woda jest, no mówię, no nie jest na pewno nagrzana na tyle, żeby te ryby aż tak intensywnie żerowały. No jak mówię, no Jarosławki są trochę płytszą wodą, dlatego tam może szybciej te ryby będą reagowały, nie? Tu jest dosyć głęboka woda. Tak się zdaje, że to mała sadzawka. Ale po 8, 5 metrów, 4 metry. Dosyć głęboko. Także ta woda się troszkę na pewno tutaj będzie dłużej nagrzewała. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, mogę się mylić, nie? Wiadomo, jak tam gdzieś tam, jak na Jarosławkach jest tam 1,5 metra wody, no to jak dostanie słońce, to na raz dwa dojdzie, tak? I te ryby szybciej reagują na pokarm. Niby mała woda, ale taka no nie jest łatwa ta woda. A fajne to jest to, że tutaj jest takie zróżnicowane dno. Nie ma takich dużych półek, tylko po prostu są górki, pagórki. Jak my tamten brzeg sądowaliśmy, no to no mówię, jest fajnie, jest górka, górka, dołek, duży dołek, potem znów górka i czasami ciężko zestaw jest ustawić. No są takie niektóre blaty, taki jest jeden blat. Ale to mówię, no nie jest takie, nie jest płaskie. Płaskie dno nie jest tutaj, nie? I z rzutów, jak się dna nie zna, no to takie chyba trafi, moim zdaniem. Nie? Bo można sobie usypać przed górką, a na górce zostawić zestaw, nie? I ta ryba zejdzie w dół, a zestaw będzie u góry siedział. No, zimna, zimna. Na razie do niej włazić nie będę. Aczkolwiek się już tu kąpaliśmy. Nawet grupowo. Jeszcze to dziwnie zabrzmiało. No, kąpaliśmy się w tej wodzie akurat. Chociaż tam obok tabliczka pisało, że nie wolno się kąpać, nie? A wtedy tak było gorąco, że no aż normalnie grzech nie było wejść do wody. Jeszcze grzech było z niej wyjść. No było trochę z tym śmiechu, bo Karolcia to nagrywała. Jak się kąpiemy, potem się okazało, że zapomniała włączyć tego play. Nagrywanie. Rec. Czy jak to tam się zwie. No, my już z wody wychodzimy, ona mówi, o zapomniałam włączyć. No ale już nie robiliśmy tego replaya. No czekajcie, bo chyba ktoś idzie. O, wreszcie słoneczko wyszło. No, tak się przebija. Żeby tych chmur nie było, to by było fajnie. Nawet wiaterek troszkę słabszy się zrobił. No. No, na zestawach mam. Musiałbym iść. Czekajcie chwilę, idę do samochodu, bo mam tam torbę z przynętami, to wam pokażę, na co łowię. Ja.
Jestem. Na co ja łowię dzisiaj? Mariusz Alvarius dodał nowe zdjęcie. Chyba coś mu się udało złowić. Mariusz, melduj tam, co tam dostałeś. Łowię na Optimal Bice. Tu założyłem akurat tą mniejszą piętnastkę. To jest Copex. I to jest takie fajne, bo to jest... O, i Mariusz robi live'a też. Patrzcie. To jest to takie fajne, bo to jest w zalewie. Nie wiem, czy będzie widać. No, to jest mokre, nie? No. Widzicie? To jest w zalewie. No, to jest jedna tutaj. I to jest, a nie, czternastka. Myślałem, że to też jest piętnastka. Widać. No i to jest Genesis Carp. Czekajcie, może inaczej tak zrobię. No, będzie lepiej widać. To jest Genesis Carp. Ananas. I to jest Worm Balm, nie? To są kulki ananasowe i jeszcze tam robaki są. Czyli ochotka. One tak wyglądają. Hmm? I to takie, to widać te kreski, no to są ten ochotka zasuszona. To ładnie pachnie ananas. No i to jest Genesis Carp. To są pop-upy, nie? To jest pop-up? To jest normalna kulka ta, tonąca. Jeszcze łowię na... Kulki już są w sumie niedostępne. To są Milky Way, to się nazywa. Kulki to są te o smaku z Milky Way, to nie. No Milky Way, jakbyś tego botanika miał, nie? No. Tej firmy już nie ma, bo to jest Seven Bites, czy coś takiego ta firma. Mariusz tam trochę kulek jeszcze ma tych. Ale w tamtym roku te kulki dały mi w jednym wypadzie dwie ryby. Na tej wodzie akurat, nie? Ta kulka dała 16 i 8800. 16 ja wyciągnąłem, a 8800 wyciągnął Mariusz, bo ja wywoziłem zestaw na pontonie. No zacząłem, dopłynąłem do brzegu, to już Mariusz rybę z tego zestawu wyholował. Nie zdążyłem dopłynąć do brzegu, już ryba wzięła. Karabiniec, whisky, ananas. No, także woda fajna. No, także będziemy próbować, bo jeszcze tych Seven Bajsów mam trochę więcej. Mam jakieś w takim kolorze, tylko że ja nie znam z tych smaków, nie? To też niby jest jakiś... Mówił mi ten Marcin, co to jest. Ja nie kłamię. Jak się nie pomylę. Albo jak się pomylę. Także tych kulek Seven Bajsa parę jeszcze mam. No. Takie fajne kulki. No. Bardzo śmierdzące, to jest kisłe masło. Aż się boję tego otwierać. Nie będę otwierał. No, kule. No ja wiem, że żarci. Starczy pokazywanie. No. Żeby to słońce wyszło, to by było fajnie. Trochę wędki wam pokażę.
Bardzo, bardzo łowne wędki miały być. Jak na razie cisza. Karpią chyba zęby bolą. Nie chcę brać. Karpie z zębami są. Jechał jakiś samochód z dziurawym tym tłumnikiem. Nie wiem, czy było słychać go. Znaczy chyba sportowy jakiś. Śmieję się, że dziurawy tłumnik. Tak, w panierce. Następnym razem kupię i usmażę i ci pokażę. No, Patryk, musisz też kupić ten sprzęt karpiowy, będzie z nami jeździł na karpie. Z marketu. Nie, osobiście go złowię. W markecie, w promocji. No. Tak to leciało. Ja osobiście karpia nie lubię. Jakoś ta ryba mi nie podchodzi. Znaczy ogólnie rzadko ryby jem o taką. Jak już złowię, to sandacza tam o, gdzieś tam o kątku się nałapie, no to tam jeszcze o sandacz, okuń. Czasami se płotek z naszego jeziora tam ze 3, 4, 5 se nieraz wezmę i to tak. Tyle moich ryb zabiera. Nie, ewentualnie jak jeszcze szczupaka gdzieś tam złowię, i który się nie nadaje do wyrzucenia, czy do wypuszczenia, no to go muszę zabrać, żeby nie zdech. Lepiej, żeby się usmażył na tym, na patelni, niż ma zdechnąć i pływać po tym powierzchni. Tak, tak, no, no. Ja ryb nie zabieram. A jak zabieram, to tyle, ile można? 5 kilo. No, dwie osoby przyszły. Witam, witam. Kto tam dotarł? No, ktoś jak jest, jeszcze łapki nie dał. Łapka za zasięgu, dla zasięgu. Znów słoneczko wychodzi. No to leć, jak musisz lecieć. A ci skrzydła urosły? Dzięki, że musisz lecieć. No. Gdzie na zakupy idziesz? Czy gumy wylewać? No. No, trzeba uciec, Patryk. No. Kurde, nie widzę teraz, bo teraz jak nie było słońca, to było dobrze. Teraz już nie widzę. Muszę chyba tak zrobić, żeby to widzieć live'a. O. A u was są same killery. No na stresie jeszcze dużo jest killerów. Na wędce to potem omurek i do reklamówki. Ale się rozświetla. No, tak to jest. Widzisz.
Czekajcie, może tak się jakoś schować. Czekaj, Janku, poczekaj, może tak będzie lepiej. Bo się naświetla mocno. No. Się naświetla. No akurat pod słońce zaraz jest kamera ustawiona. Musiałbym się ustawić, ale chcę, żebyście wędki widzieli, ale to chyba zły pomysł, bo teraz słońce w tą stronę świeci. Prosto mi w kamerę. No. To weź kup dużo alkoholu na wieczór. Będziemy gadać. Czy rozmawiać. Wszystkie ryby zjedzone. Witam, witam. Kogo tam jeszcze nie witałem. W zakupach. No, może jak słoneczko wyjdzie, może będą miały chęć żerować, nie? Mam taką nadzieję. Bo tak miało być dziś właśnie koło 16, 15, 16, chyba do 18 słoneczko. To mówię, zarzucę, to się tam ta PV-ka rozpuści. Zaczną żerować, to może znajdą moją kulkę. Chociaż nawet nie 2 kilo będzie miał, ale żeby był, nie? Żeby chociaż jakoś to sezon rozpocząć. Wiesz, to taka, mówię, nie zasiadka, tylko... O. No ja też myślałem, że mi przyjdzie kołpak do piątku, a to się okazało, że gdzieś po 2 dniach zaginął w jakiejś sortowni. Poczta Polska. Bo mam jednego kołpaka, nie mam w samochodzie, zamówiłem sobie i dzwonię do gościa, mówię, no mówię, co jest, mówię. I dzwonię, napisałem mu, że jeszcze paczka nie dotarła, to był zdziwiony. Wysłał mi ten blankiet z tym kodem, poszedł na pocztę, no mówi, że 2 dni była widoczna, potem mówi, po 3 dniach znikło. Chyba, że komuś też brakowało jednego kołpaka, no i sobie powinął. Tego znajdę. No jeszcze fajnie, bo to kurwa ciężko go znaleźć, bo to taki trochę nietypowy model, czy oryginalny model. Oryginałów jest ciężko dostać do kurda. Pełno jest, ale nie moi. No wracając do ryb. Kiedyś muszą jeść, nie? Te ryby. Może mogę trochę kiepsko wyglądać, bo ja jestem po nocce, bo 2 godziny spałem, nie? Już cały tydzień się szykowałem, jak to Mariusz mówił, jeszcze kowrotku zapomniał. To trzeba mieć talent, nie? Jechać na ryby bez kowrotku. Ale co leżą na łące? Gumy? Ale te złąki się na pewno nie nadają już. Niech one se tam leżą. Chyba zające spogubiły. Ale widzicie co? Czym bardziej słońce świeci, tym... A, kołpak! Myślałem, że o gumach mówisz. Ale to nie taki, na pewno. Musi być oryginalny, fordowski, taki ładny. No, coraz więcej słońca, ale mniejszy wiatr się robi. Już ta fala taka inna jest. Ha, ha, ha.
Tak jak mówisz. Jak ładnie słońce świeci. Kołpak? Na koło mi, bo tego mam w samochodzie jednego mam zgubionego. I musiałem sobie dokupić jeden kołpak, bo mam na zimówkach kołpaki, nie? A na letnich mamy, bo mam dwa komplety opon. A na tych mam na letnich mamy alufelgi, nie? No i tak głupio wygląda ten samochód bez jednego kołpaka. Tak to. No to co? Sezon się rozkręca. Trzeba będzie jakiś może konkursik zrobić. Żeby troszkę rozbujać w tym roku kanał. Pobawimy się. No myślę, że następne już typowo karpiowe. Live'y będą na tym moim drugim kanale. Karp 24H, tam będą te live'y, nie? Typowo karpiowe. Zobaczymy. O. No, mój, na razie tam jest tylko 7 subskrypcji, to nie robiłem live'a na tamtym kanale, tylko mówię, zrobię tutaj, nie? Bo wcześniej też tu robiłem. Wiecie, może tak zrobię. Nie będę widział live. Trzeba wyjść chyba. Ale mi się nie chce, bo jest fajnie, tu ciepło mi. Siemka, 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 no tak. I na razie cisza. No, już godzina transmisja trwa. 58 minut. No tak, musi się rozwijać. No tam tylko trochę nie zaniedbałem kanał. Bo wiadomo, no, rękę miałem uszkodzoną, to nie mogłem łowić, to jak nie mogłem łowić, to nic nie nakręcałem. Nie, ani live'ów, ani nic nie robiłem, nie? W tym roku jeszcze muszę tylko kamerę sobie kupić. I tak się zbieram do tej kamery, zobaczymy, no, może się uda coś ciekawego kupić. Jak nie GoPro, to tą Sony AS-a kupię, nie? Bardziej jestem przychylny pod Sony, dlatego że tam nie trzeba żadnych dziwnych ustrojstw montować, żeby podłączyć mikrofon. Tam jest oryginalnie już wejście pod mikrofon i tak się zastanawiam, czy tą Sony wziąć, czy wziąć GoPro, nie? No ale zobaczymy, no. Na razie jeszcze się tak do końca sezon, czy nie rozpoczął, to jeszcze na razie się wstrzymuje, nie? No ale już myślę, że gdzieś tam na dniach coś tam kupię. Tak mówię, bym chciał już coś takiego bardziej, może nie profesjonalnego, ale bardziej lepszejszego tą kamerę. No w sumie w planach była dziewiątka. No ale troszkę plany się. Plany się troszkę zmieniły. Bo jeszcze remont robię dalej domu, mieszkania, nie domu, tylko mieszkania. Także czekajcie. O. O.
Przetrę kamerę, to może ci lepiej widać. No, no już teraz cieplej się robi, już coraz bardziej mi się nie chce tego remontu robić, ale przedpokój muszę zrobić w tym roku. Już instalację rozkułem, część już położyłem, jeszcze muszę kupić kabel 2,5. Półtora, 2,5, no 3 razy 2, no 2,5. Przewiercić dziury do pokojów i góry też mogę zamykać. Potem resztę pokoju już chyba na jesień zrobię. No, a łazienkę, już taki gruntowny remont łazienki to w przyszłym roku, bo to już tam też trochę kasy pochłonie, także trzeba świnkę, skarbonkę zapełnić i jechać z tematem. Dobrze, że tyle, że to sobie sam to robię, nie? Się troszkę umie, to się robi. Parę groszy się zaoszczędzi na ryby. No. No i tak to leci, nie? Rafa nim tu grzeje tak w bok. No, powoli dam. Muszę dać radę, bo jeśli ja miałbym fachowców wynająć, to bym przecież torbami poszedł. Czy te fachowcy teraz tyle kasy biorą za tych remonty, to podejrzewam, że jakbym kuchnię robił i dał to fachowcom, to oni by mnie tak skasowali tyle, co ja całe mieszkanie sam sobie zrobię. Tyle pochłonie. To bez fachowców to kupę kasy poszło, bo tak praktycznie od tynków z kablami, z elektryka, tynki, wszystko nowe, nie? Całe wyposażenie, meble, te inne rzeczy, AGD. Nawet parapet nowy. Jak się bawi, to się bawić, nie? Gruntowny remont. Się zrobi to jakieś tam parę lat, będzie spokój. No. No. Fajnie jest, bo świeci słoneczko. No wiadomo, na karpiach się za wiele nie dzieje, nie? Na tych federkach tam u Mariusza, no to wiadomo, tam zawsze coś, jakieś płotka się zaczai. No. No to uciekaj, Janek, uciekaj. No ja mówię, ja będę siedział do wieczora, także... Na karpie nie uciekasz? No ja muszę... O, browara to trochę mi się rozgrzeje, nie? Tak, tak, idź rób. Kto ja mam pozdrowienie, to też go tam pozdrów. No. Napisz tam u niego, mówił, że live'a robię? Tak, tak, będę ciął. Będę ciął jak. No. Ale co mówił? Że masz mnie pozdrowić? A, do mnie? Aha,
No i gitara, bo tak, bo wcześniej gadaliśmy, to mówiłem, że jak coś tam. No i tak, tam jest część widzów, to co ja mam, a. Aha, nie mają branie. No. Aha, jak ktoś do mnie wejdzie, to mam je pozdrowić. No i gitara. Ja też wszystkich pozdrawiam. Lecimy z tematem. No, musimy ogarnąć ten temat z tym. Z tym OBS-em. Może cię Tomek nauczy trochę, to będziemy robić takie wspólne live'y, nie? Żeby było cię podszkolić, żebyś wiedziała, o co chodzi. No, woda za zimna trochę jest, nie? Ale no, jak to mówią, w domu ryby nie biorą. Kto nie ryzykuje, ten nie łowi. Wszystko odbija. Ja sobie będę musiał jakiegoś chipsa może zjeść. Sama się umieć podszkolić. No to musisz się podszkolić jak najszybciej na OBS-ie. Jak wiesz, co to jest oczywiście. To będzie robił live'y. Chcemy zrobić znów, tak jak kiedyś robiliśmy, ja byłem w Nowogardzie, a Mariusz był w Hamburgu i na jednym live'ie dwie osoby, nie, z różnych miejsc, nie, ale żeby takie coś zrobić, to musimy mieć kogoś za komputerem i żeby sterowała przekazem tych obrazów, żeby jak to jest. I ze będę szkolił. I ten. Bo to tak, my musimy te obrazy przekazać na do Izy, a Iza musi to przekazać na YouTube'a. No, to jest taka transmisja. Ktoś mi tam koło płota łazi. Czekajcie. No. Aha, kumasz, no. No i to jest najlepsze to, że musimy jej oddać nasze hasła, żeby wiedziała, żeby się mogła zalogować na jedno konto i na drugie, nie? Musi być zaufana jakaś osoba. No, chyba, że ona później na nasze konta weźmie i sprzeda, nie? To my ją znajdziemy, nie? Trochę to pochrupię, bo coś chyba zgłodniałem trochę. Nie chcę mi się do samochodu, bo mam w samochodzie jedzenie. Ale chyba sobie wpłynie. To jest chyba na zimne. Mogę trzymać w samochodzie. No. No, ktoś wyszedł. Wszedł na live'a. Witam, witam. Czekajcie, pokażę wam wędki. Tu stoją. Jedna i drugi zestaw. Trochę słońce teraz akurat świeci. Nie wiem, kto tam weszedł. Wszedł. I muszę tak to zrobić, żebym ja mógł widzieć troszkę czat. No i wy kawałek wody widzicie. Tu jest za mną woda, stoi kołyska. No.
Jak na razie na jakiś tam delikatny odjazd był i na razie cisza. Ale myślę, że jak to słońce wyjdzie, bo się trochę bardziej przejaśnia, może coś się wydarzyć. Wyszkolić. Ja sobie siedzę w brolce, wiaterek taki delikatny jest, praktycznie nie czuję. Teraz mówię, no tu mnie cały bok tak fajnie siedzę, aż mi się cieplutko zrobiło. Pierwsze podrygi w tym roku karpiowania. No w tym roku trochę będzie karpiowania, nie powiem, bo w tamtym roku może było mało. Tutaj tak w sumie nie było czasu potem z tą ręką. Ty nas wyszkolisz? O. No widzisz? I się będziemy bawić, jak się Iza wyszkoli. No to może i nas wyszkoli. No. Ja tam jestem chętny do nauki. Ja tam wiesz. Ja tam każdą wiedzę mogę uczyć się. Z każdej dziedziny. Nie jem. Jest zgłodniałem, bo dzisiaj tylko śniadanie jadłem. O 7. Tam o... No, coś o 7. No i coś czuję, że zgłodniałem. Chcę chipsy sobie otworzyłem i tak sobie wcinam. Troszkę tłuszczu. No i mi upadł. Matko i córko. Dobra. Nie wiesz, jak to Iza jest? Jak chłop ma coś w buzi, to nie krzyczy? Tak, tak jak mówisz, każdą wiedzę mogę powiedzieć. Pojąć każdą wiedzę mogę. Ja jestem otwarty na wszystkie tematy. Tak to. Poczekaj, poczekaj. A czekaj, tu jest. Iza, napisz coś. O, coś.
Czekajcie, bo znalazłem opcję dodawania moderatora. No, widzisz? Już masz moderatora. O. No napisz, Janek, coś. O. I zapytaj się, dlaczego ty nie masz kluczyka, jak do niego tam pójdziesz. Dobrze, że chodzisz po kanałach, a nie kanałami. Chyba ta centralka się zepsuła. Janek? Jesteś Janek jeszcze? A to banuj. No. Gdzie się ma tą Black Edition, nie? Z czarnym tym. To jest edycja na 2021, bo te ze srebrnym, to one są edycja wcześniejsze roki, nie? A ta jest dedykowana na 2021. Z tym czarnym, nie? I ona tam parę groszy była droższa od tej zwykłej, nie? A różniła się tylko tym, że jest tylko czarne, nie? No, za te pieniądze powiem, że no nic ciekawszego na pewno nie znajdziesz. Czekajcie. Na pewno nic ciekawszego nie znajdziesz. Nie są drogie, a są fajne, nie? No, tylko chyba się zepsuje, bo nie chcą piszczeć. Nie chcą piszczeć. Mam duszeczkę dmuchaną. Godna. To że jeszcze zimna trochę. Tak, on duży zasięg mają. No tak jak tutaj jest, to mogę w koło chodzić i oni zasięg mają, nie? My to chyba nawet sprawdzaliśmy z Mariuszem, bo byliśmy na jedynce, ja tu już byłem... A, byliśmy w wibracji. No to jest 400 metrów, ze 300. Twoje też popsute, nie chcą pikać. Trzeba napisać do producenta, że coś nie tak z nimi, bo to na ryby jedziesz, ani ryb, ani nic. Nie, nie, ale ogólnie są dobre. Ja tam bynajmniej mam teraz drugi sezon, będę miał. I jestem zadowolony na razie. Jakbym miał zmieniać, na pewno
to na pewno bym nie zmienił na nowszy model coś z krystala, bo teraz mają podobne, to są trochę do Nesha trochę podobne są z rolnictwem, tak mi się zdaje. Tak to. Tak jak mówisz. Trzeba łowić, to trzeba umieć. Szkoda, że w tej opcji nie można zmieniać ten. Kamery. Ale to muszę kiedy wypróbować, bo coś tu widzę, że jest, ale nie jestem do końca pewny, że to jest dobrze. Chyba ktoś jedzie. Na razie nie widać. A bo tu jest blisko droga. Tak czasami słychać, jakby ktoś tu jechał, nie? No i także. Mnie też się wkręca, ale ja ci pokażę. Czekajcie. To są te busbary, nie? Wkręcone. Widzisz, taki kołpak potrzebuję. Tu mam, to z drugiej strony nie mam. O, z tamtej strony nie mam jednego. Gdzieś się zgubił. No. O, srebrne są tam. Tak to. No, to jest fajne łowisko z tego względu, że pod każde stanowisko sobie możesz podjechać samochodem. Daleko nie trzeba targać tych gratów taczką, chuj, nie będę mówił, tam różnymi sposobami, nie? No podjeżdżasz, wypakowujesz, rozkładasz i do widzenia, nie? Ewentualnie możesz samochodem później odjechać, jak chcesz. Koriander? Co to jest? Nie wiem, co to jest. No. Tak.
No, ale teraz fala mniejsza. A posłałeś mi fotkę. Będę tutaj widział. No nie widzę. No może później. Zioła. A do zanęty. No, dodatków to jest pełno, też tak są u nas różnych, różnego kalibru. No. No, ale też czasami trzeba uważać, żeby nie przesadzić z tą, no, z tymi dodatkami. O, witam, witam. Danba. No, siedzimy na Wierzchogórze, na małym łowisku, takim 5-hektarowym. No, muszę tak siedzieć, bo chciałbym pogadać wędki, jak stoją, ale akurat słońce świeci. I nie widziałbym was, ale chyba nawet wędek też by się nie widzieli. No ja w brolce coś. No rybki nie biorą, no to wiadomo, to karpie. Jeszcze zimna woda. Zimna woda jeszcze tak nie współpracują. A ta woda dosyć głęboka jest, bo miejscami nawet i po 8 metrów tu jest. 8. 7, 6, 5. W niektórych miejscach tam jest parę miejsc takich po 1,5 metra. A tak to jest dosyć głęboka woda i ona ma to, że się trochę później nagrzeje, nie? No ale próbuję, próbuję szczęścia, może się uda, nie? No w tamtym roku z tej wody mam 16 i 8800 i takiego mniejszego miałem jeszcze. 3, jeszcze, na, 4 miałem, 4 ryby. Tak, to jest jakaś, to jest komercja, to jest łowisko Wierzchogóra. W zachodniopomorskim. Komercja i to jest między Nowogardem a Płotami. Tak dokładniej. Od Szczecina jakieś 80 kilometrów będzie. 70. 70, bo ja mam do Szczecina z Nowogardu 60. No to tu jest jakieś 12, powiedzmy, to powiedzmy 70 kilometrów do Szczecina. W stronę jakby koło brzegu jechał. Jest nowe łowisko, w tamtym roku otwarte, ale ryby są już fajne. Ogólnie z tego, co Michał mi mówił, to ponad 400 ryb jest tu wpuszonych na 5 hektarach, nie? I dużo jest dużych ryb, nie? Nie, że tam jakieś kroczki. Chociaż kroczki też były wpuszczane, bo nawet na filmie na tym jest, na jego profilu, ten łowisko Wierzchogóra na Facebooku można znaleźć, jak on tam zarybia. Jakie ryby były wpuszczane, dużo też tam parę jest. Amura wpuszczał w fantelku też 200 kilo. Także woda fajna. No dopiero jest, mówię, nowa, drugi rok, drugi sezon będzie dostępna dla wędkujących, także pomału to się rozwija. W tym roku już drzew nasadził fajnie, bo są stanowiska i będą w koło drzewa, nie? Także będzie osłonięte od wiatru z każdej strony. 900 drzewek ponad sadził tutaj teraz. Coś tam pisał ostatnio na profilu. No i teraz każde drzewko, które ma posadzone tutaj, gdzie ja siedzę, to ma swój system nawadniający. Zaraz wam pokażę. Nie? Zaraz wam pokażę, tylko nie wyjdę, żeby mi się tutaj powerbank nie urwał. Zaraz wam pokażę. Patrzcie. Tu stoi baniak. Z tego baniaka rozdzielka i w każdym, pod każdym drzewkiem. Pod
każdym drzewkiem jest dziurka, i sobie woda cieknie, nie, do niego. Miał, że wodę, nie, żeby to nie wyschło, nie? Bo w tamtym roku wcześniej miał to posadzonych parę drzewek, no to wiadomo, jak tam się nie podlewała sucho deszczu, nie było, to drzewka posychały, nie? A w tym roku zabezpieczył się przed suszą. No i takie fajne drzewka posadził. Ale ta brzoska to wycieknie. Z taką koroną, tak jak się to fajnie rozrośnie. To fajnie będzie tutaj nawet. No i to jest tak. Nie wiem, czy będzie widać. Tu. Koło, nie? Ruchy zostaje za tym. Także. Woda fajna. Fajna, bo blisko tu mam. Czekajcie, tam wejdę. No, na razie trenujemy karpie na łowisku komercyjnym. Chociaż w tym roku też planuję parę zasiadek na wodach PZW. Bo ja za oknem, za 80 metrów, gdzie tam 80, no powiedzmy 80 metrów za oknem mam 100 hektarów wody, jezioro w centrum miasta. I też tą fajne karpie. Także w tym roku i na PZW będziemy siadać, nęcić. Mam łódkę na tym jeziorze, także sobie wytypuję miejscówki i będę nęcił. Siemka, siemka, Janek. Także próbujemy szczęścia dzisiaj. Na komercji. Słoneczko wyszło, także może coś się uda dzisiaj tutaj. Wyciągnąć. No dałoby radę, dałoby, dobrze by było. Zawsze to jakieś rozpoczęcie sezonu. Troszkę będzie mnie kiepsko widać, ale za to lepiej widzicie wodę, nie? Tam macie wędki. Dwie i troszkę jeszcze jedna dalej jest. No, ryb jest dużo. A nie wiem, czy jesiotra nie ma. Chyba nie ma jesiotra. Tu jest skarb, amur, lin. Landacz, węgorz. Udziałkulnie to jest ten staw karpiowy, nie? Ale i takie ryby tu się znajdują. Nie? Karpie, liny, mamury, landacze, węgorze. Także prawie każda ryba. No i dużo jest tej, kurde, stynki. Dziś kaczki przyniosły. W tamtym roku no jednak nawet nagrałem, wrzuciłem. Ja są zanęte, miałem akacypką. Normalnie w ciągu, nie wiem, paru sekund to czarno było na tą zanętą. Tyle tych rybek małych jest. No i tych stynek. Będzie chciał tutaj okonia wrzucić, żeby trochę tą stynkę poganiał, nie? To jest, no, z multum tego tu jest. Powiem ci, że ten, byłem, czekaj, tydzień temu. Jak to było? Albo, kurde, już nie skłamać. Albo tydzień temu, albo dwa tygodnie temu byłem w Zaklenie. Nie, tydzień temu byłem w Zaklenie. No, u siebie tutaj na Redze. Znaczy to jeszcze nie tak rega, bo to jest i ukleja, i sympulna wpływa razem, potem to, po to się łączy potem z regą, na takich do rzeczach byłem, Zakleniem. To nic. Zapałem za kaptur takiego małego leszczyka. No, a za pstrągiem byłem raz, ale jest tak niski stan wody na tej rzece, że chyba pstrągi poszły gdzieś w górę rzeki i w tym roku sobie odpuściłem pstrągi. Szkoda, bo bardzo lubiłem te pstrągi tam chodzić, łowić.
Te pstrągi ja łowię na tej mojej rzece 25 lat. Dopiero tak od 2 lat jest kiepsko z tymi u nas pstrągami, bo jeszcze jest taka sprawa, że jakiś syf puścili. Troszkę nam te pstrągi potruli. No i także tak to jest z naszymi wodami PZW. I co było zgłaszane i w radiu, i tam nagłaśniane to było, że syf idzie, gdy to jeszcze najlepsze, że to oczyszczalnia puściła, nie? Jakiś nielegalny odpływ. No, powiem ci, że też, no ja też w tamtym roku nie łowiłem, bo miałem rękę uszkodzoną, sobie w pracy uszkodziłem, troszkę kanał trochę zaniedbałem. Już końcówka roku tam zacząłem łowić, ale już nie nagrywałem, bo też ta ryba nie współpracowała. No i w tym roku, tak mówię, już trzeba się wziąć z powrotem za ten kanał, coś nagrywać. No, że w tamtym roku zakupiłem trochę sprzętu karpiowego, bo tam u nas w teamie chłopaki prawie wszyscy karpiują, a też jak robimy spotkania, to robimy na wodach komercyjnych za karpiem zazwyczaj, no to musiałem zakupić. No i teraz jak już zakupiłem, no trzeba jeździć na te karpie trochę, nie? No czekam do maja. W tym roku też troszkę nowości na kanale będzie. Będzie bellybot, będzie pływanie na takim małym ustrojstwie. No już prawie wszystko mam, jeszcze tylko płetwy muszę kupić. I już mam cały komplet. Mam spodnie, buty. Czy spodnie? Spodnie z tymi, no, to są śpiochy tak zwane, nie? No, dokupię sobie jeszcze tylko płetwy i będzie bellybot. Ja tam każdą rybę łowię i na spławik, i na grunt, i startuję, spinninguję. I się bawię trochę wyczyn, bo i startuję w zawodach. Tyczka. Maczówka. To zależy, na czym mam ochotę. Nie ograniczam się tylko do jednej jakiejś metody, bo to by było chyba bardzo, bardzo nudne jedną metodę tylko. Dobrze mieć zawsze dwie, trzy metody, gdzieś tam zawsze jakieś odskocznia, nie? Jeśli miałem ostatnią ochotę na karpia, to sobie wyruszyłem na karpia. I siedzę do wieczora. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I zasiadam. Czy tylko relaks z rybą, czy relaks bez ryby. Ale ryby to są nie nawet. Nie takie ważne. Chyba się centralka zepsuła, bo nie chce grać. Słoneczko wychodzi. Zapowiadali słoneczko i wyszło słoneczko. Że wiedział, że to słońce będzie, no to bym się w tamtą stronę ustawił. Lepiej by było live'a robić. No i to dobrze właśnie, że jak spinningujesz i gruntujesz, to zawsze masz tą odskocznię, nie? No jednak nieraz na tych na ciężki sprzęt. Jakieś dierki, tego wiadomo, no to chyba się jednak namachać. Ręce bolą. Ja też na początku sezonu zawsze, jak tam wypłynę ze 2-3 razy, tak dłużej pomacham, to też później to czuć po łapach. No ale mówię, no ja to mówię, każdą metodę tam. Może za tydzień u siebie już na jeziorku płotki się uruchomią, to sobie siądę na federka właśnie, nie? Teraz zakupiłem fotel federowy. Nie wiem, czy będzie go widać. Tam Dave'a Azona. On ma tutaj te. Nie wiem, czy będzie widać. Ma te rączki, znaczy nóżki ma na 36 na różne te akcesoria. Bo miałem typowy fotel karpiowy, ale go musiałem sprzedać. No. Ja też jeszcze powiem ci szczerze, nie powiem. Wygrałem go w tamtym roku na zawodach. Tego bellyboda. W Toruniu byłem akurat. Był Beaty Makowski na
Ona prowadzi taką grupę Ryba, Woda i Przygoda i raz w roku organizuje zawody takie. No i po prostu wystartowałem w tych zawodach i się udało wygrać Beliboda. No, także mówię, sprzętu też, mówię, mam cały balkon. Dlatego chciałem kupić ten fotel, ale musiałem się czegoś pozbyć. No to mówię, ten fotel będzie mi służył. Będzie mi służył jako karpiowo-federowy fotel. Mówię, nie mam aż tyle miejsca w mieszkaniu, żeby trzymać to wszystko na balkonie. A w piwnicach, o dzięki, dzięki. No, żeby to trzymać to w piwnicy, to tam trochę strach. A mam u siebie kryty balkon, dlatego cały ten sprzęt tam gromadzę. Także w tym roku bellyboard będzie. O, coś tam będziemy kombinować. No, powiem ci, że bo ja mam ten bellyboard z Gunki. Tego nie wiem, jaką tam, ten V, coś tam, ten model. O, powiem ci, że no, tak jak ja ważę tam niecałe 90 kilo, tam 88, to taki jest, powiedzmy, akurat, nie? No tam już jak ktoś będzie większy, ja mam 1,70 m. Jak ktoś by był większy, myślę, że był troszkę dla niego za mały, nie? Już by musiał być... Ponoć chwalą tego bellybota, z Decathlonu. Ponoć jest fajny, nie? Bo ma te wymienne balony. Mój też w sumie mój też ma wymienne balony, tylko na razie nie znalazłem jakby, gdzie to można kupić je, nie? Ale jak już myślałem, że jak nawet bym sobie gdzieś tam przedziurawił czy coś tego, to podejrzewam, że ten z Decathlonu też będzie pasował, tylko może by nie będzie pasować na dziury, co się pompuje, ale to można napompować, bo tam jest taki długi zamek. Po prostu zamek. A, ty masz tego z Decathlonu, no. To ponoć jest zajebisty, nie? No jestem też na tej grupie, ten Bellybot Polska, nie wiem, czy ty też jesteś tam. Bo w tamtym roku, nie wiem, czy wiesz, były pierwsze zawody w Polsce organizowane na tym sprzęcie. Nawet chyba Sati chyba to nawet racjonował. Coś mi się zdaje, no chyba tak, chyba Sati mi się zdaje, że to relacje robił z tego nawet. No i to było dosyć późno, późną jesienią. Jeden gościu normalnie, jak to widziałem, tu miał normalnie kurtkę, a tu w spodenkach i na gołe nogi pływał. Deszcz tam dawał. Jak to zobaczyłem, ta śmieciarki przeszły, mówię, ale twardziel, mówię. O, a to tam jesteś z Mazur. No tam Mariusz, nie wiem, czy też oglądasz, na pewno oglądasz Mariusza, nie? On tam koło Rzesza tam, czekaj, to jest, kurde. I on tej działki pokupował. Szylniki. No, dokładnie. No, to on tam właśnie działki. W tym roku prawdopodobnie się tam wybiorę też, bo on tam ma przyjechać. Jak mi się uda urlop załatwić w tym okresie, to on tam będzie, to może też tam przyjadę w tym roku. No też szczelniki. Bo on tam na tym, koło tego jeziorka tam w sumie kupił. Szczelniki, czy tam jak tam to jeziorko się nazywa. No, to może kiedyś się spotkamy, jak gdzieś tam mieszkasz niedaleko. Może się uda nawet, kiedy coś może złowić. No, plany są wyjazdowe, także aby się tylko nic tam nie narobiło, bałaganu. Jak nie, kurde, jakiś, kurde, wirus, to jakieś zamieszki. Nie będę mówił jakie, bo to może YouTube może to wyhaczyć. A na szczelnikach
Mówisz, że łowiłeś na belibodzie? No. No, jeziorko, z tego co wiem, to tam widziałem, fajne jest, to nawet tu Mariusz tam właśnie ty kupił działki. A, na Orzyszu. No, Orzysz to duży to jezioro, nie? No, no właśnie jest połączone, ponoć tam Mariusz mówił właśnie te strzelnikami. No, na Orzyszu duże jezioro. No, na pewno tam kiedyś się te w tym się Mazury wybiorę tam na te tereny. W tamtym roku kolega był na jakimś jeżotraci, już nie powiem na jakim, ale połowił ryb. Właśnie on też taki federowiec jest. Znaczy federowo-spowikowy, nie? Bo tam ode mnie z koła. To mówi, że połowił sobie tam troszkę rybek. No, zobaczymy. Są plany właśnie wyjazdowe właśnie na Mazury w tym roku. Do Hamburga na ryby. Na pewno Toruń. No i imprezy jeszcze tam takie spowikowe w Polsce. Pomału sezon się rozkręca, ale zdrowie i pogoda dopisała. Będziemy łowić, kręcić filmy. Jeszcze mówię, jeszcze kamerę muszę w tym roku kupić drugą. Zobaczymy, czy będzie GoPro, czy to będzie Sony. Bardziej przychylny jestem do Sony, bo ma wejście na mikrofon bez żadnych udziwnień. A w GoPro trzeba jakieś tam przystawki, a to też parę groszy kosztuje. I raptem zdaje się was 5 czy 6, nie, czy, nie pamiętam, ale 4 albo 500 kosztuje przystawka do mikrofonu. No i kuptura GoPro plus przystawka i się robi prawie 3000. No dzięki, dzięki, trzymaj się, tak samo. I tak to jest z rybkami, ale ważne, że pogoda dopisuje, nie jest zimno, nie pada. Ileż to można tej telewizji oglądać? Chociaż ja i tak rzadko oglądam. Raz w miesiącu coś obejrzę, to jest dobrze. Wolę trochę po internecie pogrzebać. No, mogłoby coś zagrać, nie? Tu nic. No jak tam Mariusz łowi, nie wiecie? Jest ktoś od Mariusza z kanału? A dzisiaj chyba krócej śpimy, nie? Z soboty na niedzielę jest przestawienie zegarków. A łowi? Łapie. A łapie. Pluje, łapie i po tyłku się łapie. A małe? A! Tu będzie albo grubo, albo wcale. Bliżej tego co wcale. Ja jeszcze bym musiał być tak z tydzień. Podejrzewam, że tak, żeby chociaż pogrzało tak z 15-20 stopni z tydzień i bez z ciepłymi nocami, bo tak na razie. Ha, u Mariusza coś podgryzuje, bo u mnie to nic. Tak, no ta, tam na grubo, tam grubo albo wcale. Ale mówię, że ten. Jak będzie trochę cieplej, to no, ona się uruchomi, już mówię, no już. Takie pierwsze ciepłe dni,
Dzisiaj już nawet mrozu nie było. Także dzisiaj było Bo 7 stopni w nocy było. Jak jechaliśmy z roboty o godzinie 4 tam, no po 4 parę minut jechaliśmy, to było 7 stopni normalnie w nocy. Także to mało ciepłe noce są. woda tak się nie będzie wychładzała. Tam temperatury będzie łapała, te ryby się może zaczną aktywne robić. No, już prawie 2 godziny live. Chwilę i 2 godziny mija. Ja sobie tak pomału będę. No tak dokładnie, to jak mówi się. Ja sobie podjadam sobie chips. Tak. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. No wiadomo, jeszcze jakby było we dwóch, tutaj w trzech byśmy siedzieli, to by było zawsze wesoło, nie? Zawsze by coś odwalił. Albo przewalił. Tak. No, to nie tak hop-hop jeszcze, wiesz. Nie wiadomo, czy dobrze zestawy leżą, bo to mówię, tak też na chybił trafił, rzuciłem. Może jest taki, chociaż ja teraz tam, gdzie rzucałem, to nie nęciłem, tylko mamy z PV-ki, nie? Także. No trzeba poczekać. Nieraz zestawy muszą z dwie doby leżeć, dopiero gdzieś tam ryba gdzieś tam zauważy. To i tak jakby, nawet jakby miał branie przez to takie konkretne chociaż branie przez te parę godzin, to i tak by był wielki sukces. No ale mówią, no, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, tak? Nieraz krótkie wyprawy więcej ryb dają niż takie dwu, trzy, czterodniowe, nie? Ja wolę przyjechać co tydzień na ryby, na takie krótkie wypady na karpia, niż planować miesiącami i przyjechać 2 razy do roku, nie? Cieplej się zrobi, to jeszcze Mariusz będzie przyjeżdżał, bo tu niedaleko ma, to tam 4 godziny jest u mnie. Tak, te kiełbaski, jak mówisz. O, ktoś łapkę dał. Dzięki. Nie, to mam 12 kilometrów. 12 kilometrów tu mam. Także. Widzisz, zapomniałem kołowrotku, wróciłem się. O, ktoś dał łapkę, ktoś zabrał łapkę. No, następna łapka. Janek się bawi łapkami. O, już 3 osoby są. Witam. Na kanale. O, dzięki za łapki. Dzięki. No, próbujemy szczęścia i złowić karpia. Komercja. Na razie komercja. No, moja woda PZW za oknem ma 100 hektarów, także no, ciężko by było tam złapać karpia o tej porze. Zwłaszcza, że to jest taki wypad od rana do wieczora tylko, nie? Ja mówię, ja wolę przyjechać co tydzień na takie karpie przykładowo, niż jeździć 2 razy do roku na jakieś tygodniowe, nie? Zwłaszcza, że ja mam tutaj blisko, znaczy ja mam tu więcej komercji blisko, bo tutaj jest komercja, to jest łowisko Wyszogóra,
Plus mam jeszcze komercję takie, no już troszkę większą, Jarosławki. Plus mam jeszcze łowisko Golczewo. Mam karp w dolinie blisko, w miarę. Tak tylko tutaj w okolicy, tak do 100 paru kilometrów. No w tym roku jeszcze ani jednego karpia nie złowiłem. To jest mój tu pierwszy wypad. Taki no bardziej rekonesans, czy ta ryba już aktywna, czy się spławia. Jak na razie żadnej ryby nie zaobserwowałem, żeby się spławiała. No i to tak mówię, no. W sumie planowałem wyprawę już od tygodnia. I najlepsze jest to, że przyjechałem. I tu się rozkładam. No i się okazało, że kowrotków nie ma. No to musiałem wszystko do brolki, bo tą brolkę mam akurat rozłożoną, nie namiot. I ten, wrzuciłem wszystko, dzwonię do właściciela, że jadę do domu, bo mam blisko 12 kilometrów. Że zapomniałem kowrotków. W sumie jeden kowrotek miałem, ale jeszcze dwóch nie miałem. Na te wędki, które tutaj stoją. Nie, tego nie zabrałem. Także. Teraz właśnie wróciłem do domu, się tam moje dziewczyny uśmiały, że pojechał na ryby. Bez kowrotów. Bez forki. Pojechane ryby bez kowrotków. No, bez kowrotków ciężko się ryby łowi. Zwłaszcza karpie. Ale coraz cieplej się robi, właśnie to jest dobrze. Jak miało być właśnie pod wieczór. Słońce miało wyjść falami, jakie falami. Wiatr miał ładnie. Nie, chyba do 8 miało zejść. Także woda się poprawia. Bo jak jechałem już z kowrotkami z powrotem, to miałem na szybie kropelki, mówię, kurde, deszcz zacznie padać. Ale się jakoś tak wypogodziło. Dlatego brolkę rozłożyłem, mówię, że żeby nie siedzieć w tym samochodzie, bo za co to łowienie z samochodu. Moja brolka to 2 minuty i rozłożona. Na dwóch wędkach mam popapy. Na jednej wędce mam kulkę normalną, płynącą. Optimal Bice. Jest Optimal Bice Copex. Jest Warbal Ananas z Carp. Genesis Carp. No i trzecia jest z Seven Bice. No już ta firma nie istnieje. Aczkolwiek miała parę fajnych kulek. Jeszcze parę sztuk posiadam z tej firmy. Tak, prądem trzeba było. O. Dobrze, chociaż jakieś te krąpie, nie? Nie. Aha, nie krąpi, mówię te jazie leszcze biorą. No ja byłem tydzień temu byłem na spinning, bo ja praktycznie każdą metodą łowię. Łowię i na spinning, i federuję, i każdą metodą. Oprócz surfa spinningu sumów też jeszcze nie łowię, ale też zamierzam kupić jakąś wędkę na suma, bo u nas sumy już po 2 metry pływają. Także może się zasiądę tam na morze jakiegoś żywczyka z tego, z łódki. Kolega Fanturku złapał już dwa takie na żywca, 70 cm i 1,30 m, a drugi taki kolega, że on tak bardziej profesjonalnie podchodzi, no to już dwójki wyciąga normalnie z naszego jeziora. Dalej nic, Patryk, dalej nic. Patryk, to nie płotki. To trzeba poczekać. Jakby brały jak płotki, to by się te karpie szybko znudziły. Zachodnie pomorskie, Nowogard. Koło Szczecina. Do Szczecina mam z Nowogardu jakieś 60 parę kilometrów. A na tym łowisku, co ja jestem, to jest między Nowogardem a Płotami, nie? Także.
Zobaczymy. Sezon się dopiero rozpoczyna. Ale powiem wam szczerze, że dopiero w sumie, no co, byłem dwa razy na trociach. No, dwa razy na trociach byłem, bo też za trocią czasami też tam wędkuję za trośmi. Co tam jeszcze? W sumie to mój wypad. Dwa razy byłem u nas na jeziorku na Feder. Też nic. To jest dwie wyprawy. Spinning z zakleniem, jaziem, strągiem. To jest sześć. Siódma albo ósma wyprawa w tym roku dopiero moja. Gdzie zawsze o tej porze to ja już miałem parę wypraw już zaliczonych. Więcej, no, kurde, z 20 wypraw o tej porze już miałem. Tu się właśnie nic nie dzieje. A mogłoby się zadziać. No. Patryk, literówka ci się wdała. O, zajarzył. No, proszę. No nie chcą brać. O. Wy zmierzacie do domu. No to zmierzajcie. Ja niedługo przyjadę. No co, jak się ciemno zrobi. To się fajnie zrobiło. Lekka fala. Słońce napiża, jak głupia. A co wy na skróty jedziecie, że nie wiecie, do której dotrzecie? Że idziecie przez Szczecin do Nowogardu. Kurde, denerwujemy to. Rozjaśnia się. Chyba tak. Czekaj, tak. Nic nie daje. No. Czy ja wyjdę inaczej? Stawię się. No. Może będzie lepiej. No, na drodze na pewno nic nie znajdziecie na kolację. No chyba, że ktoś kota rozjedzie. Można powiedzieć, że to zając. Ja tej kolacji już nie będę jadł. Dziękuję. Ja postoję. Dzisiaj przychodzę na wetergalizm. Będę jadł trawę i korzonki. No i dwie godziny live'u już minęło. Ale już dzisiaj na pewno nie będę jadł, bo wiem, że coś kombinujecie. Także ja tego jeść już nie będę. Wolę płyn. No chyba, że sam to kupię. To będę wiedział, że co jem. No. Ktoś jeszcze jest, bo mi tutaj pokazuje, że jest 0 osób i 8 łapek.
czasami trochę zakłamuje, nie? Nieraz są ludzie, a nie pokazuje, że są. Jedna osoba jest. Halo, halo, ktoś tam jeszcze jest? No, musiałem trochę przestawić telefon. W stronę wody to nic nie widzę. To piszecie. Czekajcie, a jakbym trochę oddalił. O, będzie lepiej może, nie? To nie wiem, czy ja będę widział te literki. Ale ptaki ładnie tam ćwierkają. Słońce wyszło. Nie wiem, czy będę widział. Słońce mnie razi. I cisza. No chyba ta centralka się zepsuła. Działa. No chyba sama jesteś. No bo co, bo tak od Mariusza przychodzą i odchodzą, nie? O, już dwie osoby są. Że ktoś zawsze wejdzie i ktoś wyjdzie, nie? Jak ktoś wchodzi nowy, to może zostawić łapeczkę. Dla zasięgu. O, coś mi przyszło. No. Pogoda się fajna zrobiła. O, tak mogło być cały dzień. A nie przyjechałem. Prawie chmury nie ma tutaj. A przewiało to. Tak wiało, wiało, wiało i przewiało chmurę. Teraz to można posiedzieć. Nawet do wieczora. O. I high life. Trochę wody będzie widać. Czy namiot nagrzał? Nawet ciepło jest. Nie, nie, jeszcze odjazdu nie było. Poszło do Mariusza? A jak tam u Mariusza? Biorą, biorą. Małe.
No. Łoteczki. No zobaczymy, może będzie w przyszłym tygodniu ciepło, to usiądę u siebie na felerka już. No małe. Ale coś tam bierze, nie? Jakaś zabawa jest, nie? W sumie mówię, może jutro do siebie pójdę na jeziorko pod wieczór. O, siemka, Andrzeje. No widzisz, ja już 2 godziny live'a robię. No widzisz. Bym ci pokazał zestawy, nie, ale nie będziesz chyba widział, bo a nie widać wędki. Bo słońce akurat teraz w kamerę mi napiża. No to idź do domu. Nikt cię nie trzyma. Trzy tony ryb zaraz będą. Nic nie widziałem. No, bo to słońce, ja je bym musiał od tej strony wejść. Teraz się pogoda u mnie zrobiła. Nie? Trzy zestawy rzucone. Drzewek nasadził. Michał, o, widać jedno, drugie. Tak co chwilę jest taki okrąg z tych drzewek zrobiony. Woda jest. I pod każdym drzewkiem jest, no. Teraz wam pokażę, bo nie będzie Andrzej nie widział. Widzisz, patrz, paniak jest. Tu zrobiony jest trójnik. I pod każde drzewko idzie wąż z tym dozownikiem wody. Także jak będzie nawet susza, to będą drzewka miały dostęp do wody, nie? No i na każdym stanowisku jest taka tysiączka i woda będzie leczona. Tam tu tylko trochę tych drzewek nasadził. No ale jak przyszła susza. Czekaj, może tak to zrobię. To wyciągnąć. No jak to ustawić, nie, żebyście mieli dobrze. No, dzięki za łapkę. Już jest 9. Także. No. Wyprostuję obraz. Dałem ci dwie łapki. Dzięki, dzięki. Tak sobie siedzę. Wcześniej próbowałem usnąć, bo ja przyjechałem z pracy. Było w 4:30. Chwilę tam się poszwendałem po chałupie i się położyłem, nie? Tam ogarnąłem się. O 7:00 wstałem, mówię, jadę, ale nie mogłem się dodzwonić troszkę do Michała i trochę mi to zeszło. Potem odzwonił. No i mówię, że jadę. Mówi, to dobra, mówi, to jedź. Może mi coś złowisz, nie? No. Bo już mówię, jak mówię, do 10 nie zadzwoni, to mówię, to ten. Nie, do 11. Do 11 mówię, jak nie zadzwoni, no to już mówię, idę do siebie na jezioro. No ale zadzwonił, był chyba 2-3 po 11. No dobra, mówię, to jadę. No, słyszałeś, Andrzej, ten Andrzejek, nie, że ten. Przyjechałem na ryby bez kołowrotków, nie? Dobrze, że to około 12 kilometrów, a nie 200. I by były jaja. Jeszcze jakby miał kasę, by pojechał do sklepu i kupił kołowrotki, nie? Bo tanie chyba wyszło kupić na miejscu kołowrotki, niż wracać 200 kilometrów tam i z powrotem. No. A najlepsze jest to, że przyjechałem.
I tak sobie myślę, mówię, kurde, spomba, spomba zapomniałem, nie? No dobra, mówię, już tego spomba, to mówię, przeżyję jakoś, nie? Już wymyśliłem, że będę tylko nęcił, no, tam, gdzie będę rzucał z PV-kami tylko, nie? No i w sumie i tak zrobiłem, bo pojechałem po kołowrotki, wziąłem spomba jeszcze, a już mi się go nie chciało spombować, bo już było, mówię, późno, mówię, dobra, mówię, zacznę, ja to wyspombuję, wszystko zrobię, to mówię, to już następna godzina. Robiłem takie dosyć długie PV-ki, do każdej ciała wyrzuciłem i czekam. Zobaczymy, może się coś się uwiesi. Miałem takie chwilowe, jak już tam się doleżałem i tak wodzą karpie. Widziałem spłatkę. To jest tak mniej więcej, jak ja rzuciłem. Zresztą dobrze mówił Michał, bo on tu sądował, nie? Mówi, jedź na dwójkę, mówi tak na 30 metrze, mówi ten. Ryba jest. I patrz, i ta zaobserwowałem pierwszy spław. Wyszło, ono się tak fajnie, ten, murtera nie ma. Może coś z tego będzie. Wiesz, to mógł akurat dotknąć amur, bo amur tak lubi po wierzchu chodzić, nie? No. Także. Patrz, siedzę od godziny 12, od 11 tam 30 powiedzmy. Dopiero pierwszy spław usłyszałem, nie? Tak, ja mówię, że to, że one nie biorą, to znaczy, że do wieczora mogą się. Muszą kiedyś iść, o tak powiem, nie? Jak będą jadły i trafią na moją PV-ki, może się uda. Proszę. Zaczęły chodzić wieszki, spadać się, no tak, to jest dobrze. No ale to mówię, to jest takie, mówię, jak to mówią, no, szybki wypad, parogodzinny i złapać rybę, no to już jest cud. Niektórzy siedzą po 3-4 doby, kurde, bez ryby, bez pika. To jakbym, kurde, przyjechał na te, powiedzmy, 8 godzin, miał rybę, no to by był sukces. Bardzo duży. Nawet bym miał 2 kilo, to i tak bym się cieszył. W sumie ryba nie wysiedziana, tylko po prostu z bomby być. Nie wiem. A ja rzuciłem na tą, no, Milky Way, na tą łowną kulkę. O, 10. łapka. Dzięki za łapkę. Kto tam jest? Niech się ujawni. No, także. Łapki idą w górę. I dobrze. Ale dużo wody jest. Duży stan wody jest. Już tak, no, myślę, że ze 40 centymetrów więcej wody jest. Tak, ja jestem sam na wodzie. Tylko ja jestem dzisiaj. No w tygodniu będą, Michał mówił, że ten, w tygodniu będą stawiać wędki. Swoje, nie? Michał będzie próbował swojego szczęścia, bo on też karpiesz, nie? Tego z Federacji Karpiowej. Ale chociaż cicho, spokój mam. Jest to blisko, jest. Ja, Andrzejek, zamówiłem, nie wiem, czy słyszałeś o tym chłopaku moim, co zaginął w akcji. Chyba byłeś. No, dziś na jakiejś sortowni utknął.
No, widzisz, jedne paczki przychodzą szybko, a drugie, kurde. Ten skocic stoi puste. No. Tak. Pojedzie czy nie pojedzie? Nie wiesz, bo zamówiłem ten kołpak do swojego Forda. No i gościu go wysłał w piątek. No i w piątek do niego pisze, że jeszcze nie otrzymałem paczki, nie? To on mi wysłał ten blankiet, nie? Co wysyłał. Poszłem na pocztę. Ona mówi, że paczka wyszła. Była 2 dni widoczna i trafiła na sortownię i ze sortowni gdzieś zaginęła. No i teraz czekamy. Poczekamy chwilę. Nie wiem, jeszcze może z tydzień poczekamy. I on to zgłosi na pocztę. Niech kasę oddają, nie? On mówi, że kasę mi odda. Ja już mu zapłaciłem z góry. No, ale widzisz, taka sprawa. Pierwszy raz, tyle co ja paczek zamawiałem, wysyłałem, to. No właśnie, kurde, nie ma. No i także. Dobrze ciężko było znaleźć w takim fajnym stanie, bo przeważnie jakieś poobdzierane, popękane, jeszcze wołają kupę kasy. Ale a ten takim w fajnym stanie, to jakiś lekarz. Bo on tam też miał na swojej stronie ten jakieś tam gabinetowe meble do sprzedania. Też mówi, że zgubił jednego i jak sprzedał samochód, no to pościągał jej. Żeby nie było głupio, że 3 kołpaki. No a teraz je posprzedawał. Tak to. Tak to leciało. A, wychwali drugą, no widzisz. No. Ach, to widzisz, to ludzie czasami tam, wiesz, na tych pocztach, sortowniach nie uważają, rozpieprzą towary, wiesz, udają, że nic się nie stało, a ty czekasz na paczkę, nie? Się śmieje, że komuś się akurat przypasowało, że ma Forda i sobie wziął. No nic, to będziemy czekać. No. Każdy ruch przecież tych paczek, oni wiedzą, gdzie są, tak? Żeby ona chociaż tu dotarła, ona gdzieś tam w połowie Polski, gdzieś tam, bo to z Łodzi szło, nie? No. Z Łodzi. No. Jeden spław był. Jakiś tam. Czekajcie, ja wyjdę sobie zobaczyć wodę. Właśnie on miał te 3 kłopaki, ja wziąłem ostatni, nie? Bo mówił, żeby mi wysłał, jakby miał, ale już ostatni, bo jak nawet dzwoniłem do niego, to ja zaszukiwałem, to mówił, że ostatni mu już został. No i ten. Nie, on mówi, że kasę mi odda, nie? Także tam nie ma problemu z tym, nie? My jeszcze poczekamy, bo to sortownia gdzieś tam jest. Może gdzieś tam paczka się zawieruszyła, wiesz, jak to ruszy.
To może dojdzie. Wolałbym ten kołpak niż tą kasę, bo mówię, no. Bardziej zależy mi na tym kołpaku niż na tej kasie. No. Bo mówię, że jak nie kupię do znaczy ściągnę te kołpaki, znaczy te zimówki, to będzie znów cały rok będą leżały bez kołpaka, a potem przyjdzie znów zima i znów nie będę miał. A że akurat znalazłem, to mówię, zamawiam, nie? Byłem wcześniej kupił, tylko że też nie mogą znaleźć, nie? Tam gdzieś się pokazały, to takie obskurne, że szkoda mi było pieniędzy na to dawać. No, to takie fajne, czyściutki. Gość tam mówi, tam taka lekka rysa, jakby tam ktoś igłą zrobił. No i tyle, to tam już palicho, nie? Masz, że nie po krawężnikach nie był jeżdżony ani tego. I cisza. No, jeszcze trochę. Chyba live'a zakończymy. 2,5 godziny starczy, jak na pierwszy raz live'a. Nie, ja nie przypinam na trytytki. Jak są oryginalne, to one nie mają prawa spać, jak są dobre zaczepy, nie? No chyba, że w coś uderzysz, no to wiadomo, że odpadnie. No, ale jak masz nawet ten nieoryginalny, ten plastikowy tak zwany, z tego twardego plastiku, jak masz uderzysz w coś, to on się rozsypie i tak, to te rytki i tak nic nie dadzą. Nie przepinam. A jak złodziej będzie chciał ukraść, to i tak ukradnie. Co tam mówię, no. Ja tu mam te trzy oryginalne i ja tam żadnych trytytki jeżdżę wszędzie, one tam nawet się nie zasuwają, nie? Jak jest mówię, bo one są w ogóle z innego materiału zrobione te oryginalne, są takie fajne, miękkie, jakie wtykasz, one tak nie hałasują, tylko takie tylko pstryk jest i one się trzymają jak. Aby tylko były te pręty dobre. No wiesz, te nieoryginalne to tak, bo to tam twardy plastik, pukniesz, stukniesz, on się w ogóle nie poddaje. I wiesz, się od razu rozlatuje, albo tak to jest z tymi kołpakami. O, chyba słyszałem drugi spław. Powiem ci, że zaczęły się chyba spławiać. Z jednej strony dobrze się spławiają, ale z drugiej strony ja mam zestawy na dnie, a nie u góry. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, jak spławiają się. Mogłyby się spławiać, ale tam na dole. No i tak to leciało. Dzięki, dzięki. Może się wygnie. No i też kończę jeszcze 30 sekund i zakończę. Będzie akurat równe 2 godziny i 30 minut. Starczy. Zaraz się legnę, może jeszcze komara przeduszę, na czym do domu pojadę. No także najwyżej tam wieczorem może się zadzwonimy, zobaczymy. No także dzięki za oglądanie, dzięki za łapki. I co? Do następnej transmisji, nie? Marka.